are a demon. He's a spaceman. The torch of the Unser teure Heimat! Unser teures deutsches Reich sieht ein! Auf das Einmal! Ich bin das Star geworden! In seinem Geiste! Star in seinem Sinn! Star in seiner Beharrlichkeit! Star in der Kraft Europa! Herr, wir lassen nicht bei ihm! Rok 1941. 22 czerwca. Wczesny ranek. 150 dywizji niemieckich skoncentrowanych na linii od koła podbiegunowego po Morze Czarne rozpoczyna realizację planu Barbarossa, planu napaści na Związek Radziecki. Trzy grupy armii, mające w swym trzonie 19 dywizji pancernych i 12 zmotoryzowanych, wspierane przez 2700 samolotów, prze naprzód, pokonując desperacki opór Armii Czerwonej. 24 czerwca, po zorientowaniu się, że plan Barbarossa rozwija się pomyślnie, Hitler wydaje rozkaz przeniesienia kwatery głównej z Berlina do Gierłoży pod Kętrzynem. Jakie były przyczyny tej decyzji? Führer chciał być bliżej frontu. Przekonany o swym talencie wojskowym, a w przekonaniu tym utwierdziły go sukcesy w podboju Europy oraz opinie pochlebców, pragnął sam dowodzić armią. Chciał osobiście dokonać dzieła, które przed laty nakreślił w Mein Kampf. Rozprawić się z Rosją. Führer chciał znaleźć się w miejscu bezpiecznym. Bezpieczniejszym niż dotychczasowe kwatery polowe. Skalne Gniazdo, Felsennest i Wilcza Jama, Wolfschlucht na zachodzie, doskonale zamaskowane, nie chroniące jednak przed atakiem z powietrza. Bezpieczniejszym także niż kwatera berlińska. Bo Führer się bał, stwierdzają to w swych pamiętnikach jego pretorianie, m.in. Rudolf Diels, były szef policji i jeden z twórców Gestapo. Führer bał się nawet najbliższego otoczenia. Strach ten z czasem potęgował się. Chorobliwa podejrzliwość przerodziła się w manię prześladowczą. Ta właśnie mania podsuwała myśl o przeniesieniu się w miejsce bezpieczne, tylko z gronem niezbędnych, najbardziej zaufanych współpracowników. Ona to kazała wznosić gigantyczne budowle żelbetonowe, tworzyć kordony bezpieczeństwa, chronić się za doborowymi batalionami straży przybocznej. Dlaczego kwaterę zlokalizowano właśnie tu, pod Kętrzynem? Wybór rejonu, Prusy Wschodnie, zasugerował Hitlerowi zapewne Gauleiter tej prowincji Erich Koch. Liczył na korzyści, jakie przynieść może obecność wodza i jego świty na podległym mu terenie. Argumentował następująco. Teren jest bezpieczny, względnie słabo zaludniony, zamieszkały przez pruskie junkierstwo wierne ideałom narodowego socjalizmu. Rozwój ruchu oporu jest na nim prawie niemożliwy. Oddalony jest od głównych szlaków komunikacyjnych. Łatwo jednak do niego dotrzeć dzięki dogodnym połączeniom kolejowym i sieci dobrze utrzymanych dróg. O konkretnym wyborze miejsca na główną kwaterę w tym rejonie zadecydowały też doskonałe warunki topograficzne. Obiekt można było ulokować w maskującym środowisku naturalnym, dawnym parku miejskim. Można też było wtopić go w pozory normalnego życia okolicy. W sąsiedztwie urządzić lotniska. Teren osłonięty był ze wschodu ścianą wody, mamrami i śniardwami, z zachodu zaś dwoma jeziorami, Siercze i Mój. Z północy odgradzały go bagna. Główna kwatera w Gierłoży otrzymała nazwę Wolfschanze, Wilczy Szaniec, od pseudonimu Wolf, którego Hitler używał w latach 20. Za Führerem z Berlina podążyła świta.
ulokowała się w sąsiedztwie w odległości plus minus godziny jazdy samochodem. W Puszczy koło Wiszu stacjonowało Naczelne Dowództwo Wojsk Lotniczych wraz ze swym szefem, Reichsmarszałkiem Hermannem Göringiem. W bunkrach nad jeziorem Mamry kwaterowało Naczelne Dowództwo Armii Lądowej. Reichsführer SS Heinrich Himmler ze swym sztabem dojeżdżał do kwatery spod wsi Pozezdrze koło Węgorzewa. Admirał Canaris centralę Abwery ulokował w Mikołajka. Siedzibą sztabu wywiadu Reinharda Gelena była słynna twierdza Festung Wojen w Giżycu. W Sztynorcie, w pięknym neogotyckim pałacu hrabiów Lendorfów, rezydował minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop. Mówiąc obrazowym językiem sensacyjnych broszur poświęconych historii Wolfszanze, wilk przeniósł se legowisko, wilczęta przyczaiły się w okolicy. Gigantyczne prace budowlane rozpoczęto we wrześniu 1940 roku, 10 miesięcy przed przybyciem pierwszych mieszkańców kwatery. Nie są zatem zgodne z prawdą informacje, że Wilczyszaniec zaczęto budować już w połowie lat 30. Budowę kontynuowano niemal do końca istnienia obiektu w późnej jesieni 1944 roku. Prowadziła ją znana w Niemczech firma budowlana, którą kierował generalny inspektor komunikacji drogowej generał Fritz Todt. Organizacja Totta zajmowała się początkowo budową autostrad, a następnie wznoszeniem potężnych fortyfikacji na zachodniej granicy Niemiec. W organizacji tej w pierwszym okresie pracowali sami Niemcy. Później, w coraz większym stopniu, przymusowo wcielani robotnicy z Pomorza i Śląska. Panował w niej rygor wojskowy. Popadłem tutaj w 40 roku na początku października. Pracowałem do drugiej połowy kwietnia 41 roku. Przywieziono mnie z Cottbus z kilkoma pracownikami z tamtych terenów. Zakwaterowano nas w Kętrzynie. W krótkim czasie przeniesiono mnie na tę budowę kwatery na Hitlera. Zacząłem od pierwszych tych bunkrów budowy, od pierwszych wykopów budować. Nas nie pilnowała żadna straż początkowo. Potem nastała straż, już potem to budowała chemisze Werke Askania, prowadziła to pracę. Było dwie firmy podwykonawcze, była Weiss & Freytag, druga też nie pamiętam, jak ta firma nazywała się. Byłem drożnikiem, no potem z wzięciem mnie do tego, przyłączyli do tej organizacji TOT. No i jak potem przyjechałem tu, tak nas zakwaterowali do tego, do Rastenburgu, do Lagera, wtedy od tego zaraz nie. Najpierw do fotografa, zdjęcia zrobili na te dowody służbowe i tego lekarza. No, wtedy nas dali do roboty. Jak nas przydzielili do tego, to dostali te książeczki, tak to niby ten Dienstbuch. To służył jakoś nieumundurowania i tego tam tego urlopu, tak to było wszystko tu pisane. Zaczęli tu na placu. Tych bunkry budować, najpierw ten wykop. No i ja jako przy cieślach pracowałem. No to w cieślach te baraki budowali, a mi tym cieślom tak pomagali. Pracowałem w zarządzie drogowym, które w Toruniu. Z Torunia został przedzielony do organizacji TOT do Rastenburgu. We 1943 roku. I pracowałem tutaj na tym terenie do 1940. Z 1944 do lipca, koniec lipca. Kwaterowali we Brasenburgu w barakach przy cukrowni. I do pracy przyjeżdżałem pociągiem do Gerlitz. Jak z pociągu wysiadali, to wszystko bez kontroli. Mieli te wykazy takie, nie? I to wszystko tak ściśle było bez kontroli.
każdy legitymowany był. No a wtedy tu już na placu, no tu za tym nikt nie patrzył. Na budowie nie było tak szczerze, tylko wszystko było otemani i byli takie szachmajstry, tam takie polieri byli, o i każdy miał swoich ludzi. A od czasu do czasu tam chodziła policja, Bergpolizei, Geheimpolizei chodziła. Jeść mogli tylko przez naczule miejsce, tam gdzie przez naczule miejsce było. A dalej mu nie wolno było iść. Pracowałem przy bunkrze tym, co to obecnie tu stoi, to był Geringa. Przy szalowaniu byłem i przy zalewaniu. Tak pracowali tu na dwa zmiany, dzień i noc. Nie było ani niedzieli czy niedziela, to zawsze było stale jedno Kriegswichtige Arbeit. Voll Einsatz stale było, jak krzyczeli. Zespół obiektów kwatery, bunkry, baraki i inne urządzenia został starannie zamaskowany w sposób naturalny i sztuczny. Każdy bunker, którym był zrobiony, to była firma Seidelspinner, ogrodnicza. To ona pomalowała go cały na zielono i drzewa przywozili z lasu liściste, średnicy 25 z korzeniami i wdoły kopane i wody zalewane i drzewo rosło. I było tarnowane siatku i na tej siatce były takie masowe listki, te listki chodzili tak, się trzęsło wszystko na tej siatce. I tam nie było poznać tego bunkru. Tysiące metrów takiej siatki rozwieszone zostało nad stropami, wzdłuż ścian bunkrów i baraków, nad drogami dojazdowymi i bocznicą kolejową. Siatki te rozpinano w taki sposób, że zacierały na ewentualnych zdjęciach lotniczych regularne kontury cienia, jakie rzucają duże budowle. Na stropach niektórych bunkrów posadzono krzewy i zasiano trawę w specjalnych wgłębieniach wypełnionych ziemią. Ściany zewnętrzne okładano trocinami i trawą morską w kolorach ochronnych. Jeśli wilczy szaniec usiłowano zamaskować tak doskonale, to jak wytłumaczyć następujące fakty, intrygujące wszystkich, którzy zajmują się jego tajemniczą historią. Oto na pobrzeżu tak niezwykle ważnego i tak starannie ukrywanego obiektu, nad jeziorem Muj, czynna była plaża dla mieszkańców Kętrzyna. Oto na cmentarzu położonym niemal na terenie kwatery, w czasie jej użytkowania, mieszkańcy pobliskiej wsi Parcz chowali zmarłych. Oto przez teren Wilczego Szańca, ocierając się niemal o ściany bunkrów, rzekomo kursowały pociągi osobowe na trasie Kętrzyn-Węgorzewo, trasie o żadnym przecież znaczeniu strategicznym. Powiedzieliśmy rzekomo, gdyż relacje świadków na ten temat są sprzeczne. Żadne pociągi tu trasu nie kursowali do Węgorzewa, tylko zastęp był, który przyszedł i się cofał z powrotem. Dowożono nas pociągiem, który szedł regularnie w godzinach, jak normalne pociągi według rozkładu jazdy, w relacji tak zwane Rastenburg-Angerburg. To był trzeci przystanek od Kętrzyna w kierunku Węgorzewa. Wysiadaliśmy, a pociąg szedł dalej, normalnie cywili woził i innych tam ludzi woził do pracy. Tu żadne pociągi nie jeździły, tylko te pociągi Jetlera. Wszystko to, plaża, cmentarz, pociągi, było zapewne próbą zachowania pozorów normalnego życia w najbliższym rejonie Wilczego Szańca. Próbą dezorientowania wywiadu lotniczego, maskowania psychologicznego. Cały teren kwatery otoczony był szerokim pasem zapór minowych o długości około 10 km. Na podejściu do kwatery, na poszczególnych bunkrach znajdowały się stanowiska CKM, obrony przeciwlotniczej, w
kopułach betonowych i pancernych oraz w urządzeniach ziemnych. Obstawa tutaj, tej siedziby tutaj na miejscu, to była Großdeutschland, Gering Armee. Großdeutschland to byli młode chłopaki. Gering Armee nosił opaska i opaski nosili i te nosili tak samo opaska, te drugie, te Gering Armee. I to byli wszystko dobrane chłopi, takie proste, młode. Kwatera podzielona była na dwie strefy ochronne i strefę pomocniczą, miasteczko dla gości. Strefę pierwszą zajmowali najważniejsi mieszkańcy kwatery. W ramach tej strefy wydzielony był specjalny sektor A, teren zajmowany przez Hitlera. Ochronę nad tym sektorem sprawowało SS. W strefie drugiej znajdowały się m.in. pomieszczenia robocze sztabu Wehrmachtu i nowoczesne węzeł łączności. W strefie pomocniczej ulokowane były hotele, kasyna, poczta i łaźnia. W południowo-zachodniej części kwatery położony był dworzec kolejowy i stacja paliwowa. Na wschodnim skraju strefy pomocniczej znajdowało się lotnisko trawiaste, przystosowane do lądowania lekkich samolotów. W każdej ze stref wstęp miał inny krąg osób. Najwęższy do sektora A. Obowiązywały różnego typu, często zmieniane przepisy. Samodzielnie iść nie mógł nikt, musiał za specjalnym dowodem okazać się i Zoldbuch musiał mieć. Tu pracował nie, a jak po coś poszedł tam do tego, gdzie bunker Hitlera był, nie, to bez błaha musiał być, bez posterunek. No i dalej taka przepustka, no a jak z powrotem szedł, no to muszę ta przepustka oddać. I tu wojsko było tylko te posterunki, wszystko Großdeutschland. Główna kwatera Hitlera w Gierłoży zajmowała obszar blisko 2,5 km kwadratowego. Na obszarze tym przebywało stale około 1500 osób, w około 100 różnego rodzaju zabudowaniach, barakach, bunkrach lekkich, bunkrach ciężkich. Bunkry ciężkie były w stanie wytrzymać uderzenie nawet największej bomby z okresu II wojny światowej. Miały ściany boczne o grubości do 2 metrów, a stropy do 6 metrów. Wykonane były z żelazo-betonu o niespotykanej w owym czasie wytrzymałości. Niektóre miały ściany i stropy podwójne, oddzielone od siebie warstwą tłucznia, spełniającą rolę swoistego amortyzatora. Dla wzmocnienia konstrukcji bunkry ciężkie pozbawione były okien. Posiadały też nieproporcjonalnie małe wejście. Typowy rozkład bunkra ciężkiego to przebity na przestrzał korytarz główny, z którego odchodziły korytarze boczne prowadzące do poszczególnych pomieszczeń, z reguły bardzo niewielkich. Zabudowania kwatery były centralnie ogrzewane, oświetlone i dobrze wentylowane. Ustalenie lokalizacji głównej kwatery Hitlera było z pewnością jednym z czołowych zadań postawionych sobie przez wywiady koalicji antyhitlerowskiej. Znaleźli się naoczni świadkowie podejmowanych przez te wywiady akcji szpiegowskich w rejonie Wilczego Szańca. Znamy więc z książeczki Jerzego Jantara relacje niejakiego pana A.B. spod Warszawy o szpiegu angielskim w mundurze i dystynkcjach pułkownika Wehrmachtu, który przyjechał w odkrytym niemieckim samochodzie, robił zdjęcia fotograficzne i szkicował najbliższy rejon kwatery. O innym niemieckim pułkowniku, szpiegu angielskim, który przeszedł szczęśliwie 4 posterunki, by wpaść dopiero na 5. O niezidentyfikowanym dwupłatowcu, który zrzucił między jeziorem a polem minowym prawie w objęcia ucztujących oficerów osobnika w skórzanym ubraniu, a którym okazała się piękna, wysportowana kobieta. Włóżmy jednak, zgodnie z oceną Jantara, między bajki barwne opowieści tego rodzaju naocznych świadków, zbyt barwne, by dać im wiarę. Odnotujmy też jedynie na odpowiedzialność autora broszurki Tajemnica generała Grota, że pierwszą informację o lokalizacji głównej kwatery Hitlera
jakoby przekazała władzom AK żona niemieckiego generała zwerbowana do pracy wywiadowczej przez osławionego Kalksteina. Apel telewizyjny skierowany w trakcie przygotowań tego filmu do osób, które posiadają jakieś materiały dotyczące Wilczego Szańca, wydobył na światło jedną z nieznanych dotąd akcji polskiego ruchu oporu. Królewiec. Przełom roku 1942-43. Kurier wywiadu Akowskiego nawiązuje kontakt z dwoma Mazurami służącymi wojsku niemieckim gdzieś na terenie Prus Wschodnich. Mazurzy ci, panicznie bojąc się przeniesienia na front wschodni, obiecują kurierowi za cenę bezpieczeństwa swojego i swych rodzin, które miały być sprowadzone do generalnej guberni, oraz za pewne wynagrodzenie, dostarczyć szczegółowych danych o położeniu głównej kwatery Hitlera. Wedle relacji tego kuriera, sprawę tę zasygnalizował już rok wcześniej jakiś inżynier, Polak, wcielony do organizacji TOTA. Spotkał on w pociągu jadącą na urlop Niemkę, która poczęstowana wódką pochwaliła się, że pracuje pod ziemią w kwaterze Führera. Wiadomość tę inżynier z niemałym trudem, nie miał bowiem kontaktów, przekazał ruchowi oporu w Warszawie. Niebrana zbyt serio, informacja ta krążyła po różnych komórkach AK. I dopiero na przełomie roku 1942-43, idąc jej tropem, udało się nawiązać kontakt z tymi Mazurami. W czasie kilku podróży na trasie Olsztyn-Kętrzyn, a więc w rejonie podanym przez owych Mazurów, kurier spostrzega pociąg pod specjalnym nadzorem. Zaczyna wierzyć swoim informatorom. W połowie marca 1943 roku właścicielka mieszkania na ulicy Siennej w Warszawie, pseudonim Stryjenka, udzielająca schronienia kurierowi, otrzymuje w języku niemieckim tajemniczy telegram z Królewca treści następującej. Chrzciny dziecka 18 marca. Po kilku godzinach odbiera telefon również z Królewca z żądaniem, aby ten pan, który był w ubiegłym tygodniu, koniecznie przyjechał w środę. Kurier udaje się więc do Królewca, spotyka się w hotelu z owymi Mazurami, wręcza im pieniądze i w chwili, gdy opuszcza hotel, zostaje aresztowany. 21 marca gestapo aresztuje Stryjenkę. Pawiak, Aleja Szucha, Fort 7 w Poznaniu, wyrok śmierci. Przypadek, lekkomyślność kuriera, brak konspiracji, zdrada czy zastawiona pułapka, tego nie dowiemy się chyba nikt. Aresztowana zostaje również kilkunastoosobowa grupa dziewcząt z Poznania, pracujących w konspiracji, których listę znaleziono w podwójnym dnie walizki kuriera. 17 wyroków śmierci. Uniknęły jednak gilotyny dzięki biurokracji niemieckiej. Nieudana akcja zdobycia przez wywiad Akowski informacji o lokalizacji głównej kwatery Hitlera opłacona jednak została dwoma ofiarami. Lokalizacji Wilczego Szańca nie udało się zapewne ustalić żadnemu z wywiadów. Nie był on bowiem nigdy obiektem bombardowań. Brak dokładnych schematów kwatery przez lata w dużym stopniu utrudniał zidentyfikowanie poszczególnych obiektów. Rzecz znamienna, publikacje niemieckie nader skąpo informują o szczegółach dotyczących Wolfschanze. Według ustaleń robotników budujących Wilczy Szaniec, ustaleń budzących nadal kontrowersje, największy bunkier w kwaterze zajmował nie Hitler, lecz sztab Wehrmachtu. Bunkier ze szczątkami przybudówki ceglanej w pobliżu obecnego kina zajmował Bormann, sprowadzoną przez siebie kancelarią NSDAP. Marszałek Rzeszy Göring, w czasie kiedy przyjeżdżał z Puszczy Piskiej do głównej kwatery, zajmował bunkier przy torze kolejowym w południowo-wschodniej części strefy pierwszej. Bunkier wysunięty najbardziej na północ zajmował Hitler. Tu największy zbrodniarz wszechczasów przebywał najdłużej w okresie wznieconej przez siebie II wojny światowej. W tym miejscu przez kilka lat podejmowano decyzje o straszliwych konsekwencjach dla niemal całego świata. W tym miejscu, oddalonym niejednokrotnie o tysiące kilometrów od frontu, opracowywano szczegółowo dalsze plany podbojów,
ofensyw i kontrofensyw. Stąd doskonałym systemem połączeń kablowych wydawano rozkazy na wszystkie fronty Europy, Afryki, Azji, morza i oceany. Tu składano Führerowi meldunki o błyskawicznych sukcesach, tu nagradzano najwaleczniejszych, mianowano, odwoływano, degradowano i skazywano na śmierć feldmarszałków i dowódców armii. Tu odbierano później doniesienia o druzgocących plenach. Wolfschanze doszła Hitlera i wywołała szał wściekłości wiadomość o poddaniu się armii feldmarszałka von Paulusa pod Stalingradem. Tu podejmowano decyzję ścierania z map świata milionowych miast. W tym miejscu doskonalono zasady nowego ładu, podporządkowującego podbite kraje rasie nadludzi. Tu zatwierdzano plany biologicznej eksterminacji całych narodów w obozach koncentracyjnych. W wilczym szańcu wysłuchiwano przy wieczornej herbatce wielogodzinnych historiozoficznych peror wielkiego Führera. W milczeniu przyjmowano upokarzające wybuchy jego szału. Tu podjęto próbę ratowania III Rzeszy, usunięcia człowieka, który prowadził ją do nieuchronnej klęski. Lipca 1944 roku. Lotnisko Karolewo pod Kętrzynem. Godzina 10.15. Ląduje dwumotorowy samolot typu Heinkel 111. Godzina 10.20. Dwaj pasażerowie samolotu, pułkownik Klaus von Stauffenberg i jego adiutant samochodem naczelnego dowództwa Wehrmachtu, opuszczają lotnisko. Na kolanach pułkownika spoczywa czarna teczka. Samochód przecina szosę Giżycko-Kętrzyn. Godzina 10.35. Betonowy pas drogi w lesie zagradza szlaban Wachezit. Dwaj podoficerowie Grossdeutschland legitymują przybyłych. Samochód wjeżdża na teren Wolfschanze. Kilkanaście minut później pułkownik Stauffenberg przekracza posterunek strefy pierwszej, następnie posterunek sektora specjalnego. Widziałem go. Wysoki, szczupły, bez ręki, miał sztuczną rękę, proteza. Lotniskiem przyjechał, na polowe lotnisko przyjechał lotnikiem. I miał krzyż. Krzyż, ale nie wiem, jaki klasy krzyż miał, to nie wiem, ale w każdym razie miał krzyż waleczności na szyi. Kilka minut po 12:00 Stauffenberg melduje się u marszałka Keitla. Godzina 12.37. Stauffenberg z czarną teczką w ręku przekracza próg Lagezimmer, w którym odbywa się narada sztabowa. Keitel melduje Hitlerowi. Pułkownik Stauffenberg, szef sztabu Armii Rezerwowej, zreferuje dziś koncepcję użycia dywizji, których organizacja została zakończona. Godzina 12.40. Stauffenberg, wezwany do telefonu, opuszcza naradę bez czarnej teczki. Godzina 12.42. Południe. Był huk silny. Tu w tym miejscu. W tym miejscu
i że wszyscy stali i patrzyli. Ja się ziemia zatrzęsła. 12.43. Stauffenberg przejeżdża posterunek strefy pierwszej. 12.45. Alarm w obu strefach. Samochód zatrzymany zostaje na wartowni południowej. Dowódca warty nie chce przepuścić Stauffenberga. Zezwolenie? Wydaje adiutant komendanta kwatery. Godzina 13.45. Heinkel 111 startuje w drogę powrotną. Godzina 15.50. Stauffenberg ląduje w Berlinie. W naczelnym dowództwie armii lądowej przy Bendlerstrasse informuje spiskowców, że zamach się udał. Hitler nie żyje. Wydany zostaje rozkaz rozpoczęcia akcji Walkiria, zajęcia przez jednostki armii rezerwowej, obiektów strategicznych i obstawienia gmachów państwowych w Berlinie. Przejęcia przez spiskowców władzy w Paryżu, Wiedniu i Pradze. Kwatera główna w Gierłoży zaprzecza informacji Stauffenberga. Zamach się nie udał. Trzy następne dramatyczne godziny puczu. Lekkomyślność spiskowców, całkowita indolencja, tchórzostwo przywódców, paraliżujący strach przed zemstą. Szybka kontrakcja Himmlera. Kilka minut przed północą pułkownik Klaus hrabia Schenk von Stauffenberg stanął przed plutonem egzekucyjnym. Dostarczona spiskowcom z magazynów Abwehry bomba nie miała spodziewanej siły niszczycielskiej. Narada odbywała się nie w bunkrze, lecz w baraku. Pośród 23 osób biorących w niej udział, 4 zostały zabite, 9 odniosło rany. Hitler został jedynie poturbowany. 3 godziny później witał już na peronie dworca kwatery głównej Mussoliniego. Pokazywał mu miejsce zamachu. W mowie transmitowanej przez wszystkie niemieckie radiostacje po północy z 20 na 21 lipca mówił. Eine ganz kleine Brücke, ehrgeiziger, gewissenloser. Mała grupa głupich i nikczemnych oficerów uknęła zbrodniczy spisek, chcąc mnie usunąć. Wyplenimy bez litości garstkę przestępców. Policzymy się z nimi tak, jak zwykli to czynić narodowi socjaliści. Nie były to pogróżki. Rozprawa była krwawa. Specjalnie powołany Trybunał Ludowy z osławionym sędzią Rolandem Freislerem przez wiele miesięcy znęcał się nad oskarżonymi. Pierwszą grupę spiskowców z feldmarszałkiem von Witzlebenem skazano na śmierć przez powieszenie na hakach rzeźnickich. Niemal wszyscy zamieszani w spisek wojskowi i cywile wraz z przywódcami, Gerdelerem, Beckiem i innymi, przypłacili swój udział głową. Niektórych, jak na przykład słynnego Rommla, zmuszono do popełnienia samobójstwa. Nie wiadomo dokładnie, ilu ludzi zgładzono po 20 lipca. Za najbliższą prawdę uważa się liczbę około 5000 osób, w tym 22 generałów i 130 wyższych oficerów. Ocena spisku budzi nadal kontrowersje. Na temat ludzi 20 lipca powstała legenda. Legenda zamazująca istotną treść zamachu dokonanego w Wilczym Szańcu. Spisek grupował ludzi z różnych warstw.
wojskowych, wielkoburżuazyjnych, mieszczańskich, ludzi diametralnie różniących się koncepcjami społeczno-politycznymi. Nie mieli oni więc z natury rzeczy jasno sprecyzowanego celu zamachu. Nie dążyli do radykalnych zmian ustrojowych w III Rzeszy. Nie dążyli nawet do zakończenia wojny w ogóle przez usunięcie Hitlera, lecz jedynie do zakończenia wojny wielofrontowej, by móc prowadzić ją na jednym froncie, wschodnim. Paradoksem jest, że w miejscu, które gwarantować miało bezpieczeństwo życia tyrana, zostało ono w najwyższym stopniu zagrożone. W połowie 1944 roku zwycięska ofensywa Armii Czerwonej przesunęła linię frontu nad Wisłę i do granicy Prusji-Pomorza. W październiku wojska III Frontu Białoruskiego przełamały wzniesione z inicjatywy gauleitera Erycha Kocha linie obronne. Odgłosy toczących się pod Wołdapią walk docierały do Gierłoży. Gdy Hitlera zaczęto namawiać, by opuścił Wilczyszaniec, wpadł w szał, wykrzykując: jeżeli ja opuszczę Prusy Wschodnie, będą raz na zawsze stracone. Pozostał w Gierłoży jeszcze miesiąc, nie ruszając się ze swego bunkra na krok. Polowe kroniki niemieckie, pokazujące go od czasu do czasu na pierwszej linii frontu, były fingowane w rejonie Wilczego Szańca. A jak oni wtedy ten taki Wochenschau robili, nie? To niby, że Führer, nie Hitler, na froncie przyjechał, żołnierzach je. To zrobili tak, nie, bo tu mieli działka obsadzone wszędzie, nie naokoło. Maszerowali oni całe w kupie, nie, to wzięli tego instytutu wojska, nie, i ty nacierali, nie, a ten cały sztab szedł nie dołem i wtedy mówili, nie, że Führer je przy jego żołnierzach na froncie, nie. Widziałem w gazecie nawet, ale wany nie, że Hitler na froncie przy jego żołnierzach wzięcia, a to wszystko oni tu robili. Wilczyszaniec Hitler opuścił ostatecznie 20 listopada 1944. Udał się do Bad Neuheim w Hesji, by przygotować kontrofensywę w Ardenach. Zaczęła się agonia III Rzeszy. Do byłej głównej kwatery pod Kętrzynem przeniósł się sztab 4. Armii generała Hosbacha, która obsadziła łuk Narni. W styczniu 1945 roku wielka zimowa ofensywa wojsk radzieckich zagroziła również tej armii. Usiłując ratować się, bezskutecznie zresztą, przed zamknięciem w kotle, opuściła ona bez oporu cały ufortyfikowany rejon marzy. Czwartego stycznia 1945 roku seria potwornych wybuchów wstrząsnęła okolicą od Kętrzyna po Węgorzewo i Giżycko. Wolfschanze przestała istnieć. Ze szczegółowo opracowanego planu wysadzenia w powietrze i zatopienia wszystkich fortyfikacji znajdujących się na terenie Prus Wschodnich zdążono zlikwidować tylko Wilczyszaniec. Oryginał tego piekielnego planu znaleziony został przez wojska angielskie pod Hamburgiem i przekazany Armii Polskiej kilka lat po wojnie. W potworne rumowisko betonu, kłębowisko stali, żelaza, siatek maskujących, sterczących kikutów drzew wkroczyli radzieccy saperzy. Rozminowali przejścia umożliwiające niezbędne rozpoznanie obiektu. W 1946 roku teren Wilczego Szańca przekazany został polskim władzom wojskowym i cywilnym. Rozpoczęła się heroiczna, trwająca prawie 10 lat, praca nad wydarciem z ziemi dziesiątków tysięcy min. Zadanie brzmiało krótko i jednoznacznie. Rozpoznać w ciągu 1952 roku system zapór minowych i typy min byłej kwatery Hitlera w Gierłoży koło Kętrzyna. Zadanie to otrzymała kompania zwiadu 2. Warszawskiej Ciężkiej Brygady Saperów, której byłem dowódcą w stopniu podporucznika. Zadanie było wyjątkowo trudne. Wcześniej, od 1947 roku, próbowano różnych sposobów. Bez rezultatu. Były ofiary. Teraz przypuszczono generalny atak.
rozkazano nie ryzykować. Polecono pracować, jak to się mówi, głową, rozszyfrować system. Sucha, typowo wojskowa relacja oficera saperów, który wraz ze swą kompanią wykonał ten rozkaz, nie obrazuje z pewnością ani niebezpieczeństw z nim związanych, ani wielkości saperskiego wspólnego wysiłku. Przystąpiliśmy więc do wykonania zadania podstawowego, to znaczy rozpoznania pól minowych w zaporze. W tym celu zapory podzieliliśmy na odcinki 150-metrowe, co było podyktowane bezpieczeństwem pracy saperów, i w tych miejscach wykonaliśmy sposobem wybuchowym przejścia w zewnętrznym płocie obradzającym zapor. Saperzy wyznaczeni do pracy na polu minowym otrzymali zadanie wykonywania przejść do wewnętrznego ogrodzenia, wykryte miny dokładnie rozpoznać i po zniszczeniu ich oznaczyć miejsce palikiem pomalowanym odpowiednio do typu miny. Odstępy i odległości pomiędzy minami i rzędami dokładnie mierzyć i przekazywać planszeciście. Po naniesieniu tych danych na plan uzyskaliśmy następujący układ pól minowych w zaporze. Rząd min alarmowych podwieszonych na wewnętrznej stronie zewnętrznego ogrodzenia. W odległości 15 do 40 metrów pole mieszane wykonane z dwóch rzędów min nieetatowych i dwóch rzędów min przeciwpiechocie typu S. Min bardzo groźnych przy wybuchu. Po naciśnięciu na zapalnik wyskakują one spod ziemi i na wysokości 1 metra rozrywają się, rażąc podłamkami o promieniu do 150 metrów. W odległości 20 do 30 metrów występowało zasadnicze pole minowe przeciwpiechocie, złożone z 12 do 18 rzędów min różnych typów. Wspomnianych min S, trzech rodzajów min nieetatowych oraz min szklanych, tak zwanych glass min. Trudnych do wykrycia wykrywaczem min i stosunkowo groźnych ze względu na rażenie odłamkami szkła. W odległości 10 do 30 metrów występowało pole minowe przeciwczołgom, złożone z czterech rzędów min przeciwczołgowych, tank minę 42 i 43, tak zwanych pilc. Te ostatnie mogą być ze specjalnym zapalnikiem nierozbrajalnym typu TMI-Z43. W poszczególnych polach minowych występował tylko jeden typ min. Jak widać ze schematu, utrudnienie w rozminowaniu polegało na tym, że poszczególne pola minowe miały ograniczoną długość i zostały usytuowane pod różnymi kątami tak w stosunku do ogrodzenia, jak i względem siebie. Natomiast mieszane i przeciwczołgowe pola minowe we wszystkich przypadkach ustawione były na zakładkę. W wyniku tych prac kompania zwiadu wykryła, zniszczyła lub rozbroiła ponad 12 tysięcy min różnych typów, co pozwoliło na względne już i bezpieczne rozminowanie pozostałych min. Zadanie to wykonywały jednostki początkowo warszawskiego, a potem pomorskiego okręgu wojskowego do listopada 1955 roku. Ogółem w latach 1952-55 rozminowano 162 hektary terenu, wykryto i zniszczono 54 288 min różnych typów. Oprócz wykrycia i zniszczenia min, saperzy usunęli zasieki z drutu kolczastego, teren rozminowany, otwarty zaorali i przekazali w użytkowanie leśnikom i rolnikom. W połowie lat 50. rozpoczęło się drugie życie kwatery. Stała się nie lada atrakcją turystyczną. Wyobraźnia ludzka, pobudzona strzępami informacji o ponurej historii tego obiektu, jego tajemniczością, podsycana imaginacją miejscowej ludności i żądnych poklasku przewodników, barwnymi opowieściami szperaczy, amatorów i sensacyjnymi publikacjami dziennikarskimi, stworzyła legendę Wilczego Szańca. Temat Wolfszance od lat konkuruje w okresie kanikuły z informacjami o wężu morskim. Ma więc była kwatera Hitlera w Gierłoży swe tajemnice i legendy. Z długiej ich listy przytaczamy choć kilka. Tak więc na jeziorze Siercze stać miała zakotwiczona łódź podwodna do osobistej dyspozycji Hitlera, którą mógł on poprzez kanał Mazurski wypłynąć na Bałtyk. Kwaterę Himmlera pod wsią Pozezbrze rzekomo łączył z Gierłożą tunel.
Również Kętrzyn jakoby miał połączenie z kwaterą tunelem transportowym, w którym jeździły samochody. Pociągi specjalne na stacji Gierłosz wjeżdżały wedle relacji naocznych świadków do tunelu podziemnego. W pobliżu plaży miejskiej miała znajdować się luksusowa willa Ewy Braun. W podziemiach kwatery do roku 1950 ukrywać się miały grupy SS-manów, którzy nie wiedzieli o tym, że wojna dawno została zakończona. Tutaj też jakoby znajdowała się centrala Werwolfu, zbrojnej organizacji hitlerowskiej powołanej w końcowym okresie III Rzeszy w celu prowadzenia działalności dywersyjnej na zapleczu frontu. Legendy te kursują po dziś dzień, mimo stanowczych zaprzeczeń przewodników PTTK. I rzecz ludzka kursować będą nadal. Tajemnicą nieurojoną, lecz rzeczywistą kwatery, która po dziś dzień budzi największe zainteresowanie, są jej podziemia. Jeśli pomieszczenia w bunkrach są niewielkie, a na publikowanych przez prasę hitlerowską zdjęciach widać, że narady sztabowe odbywały się w obszernych salach, to narzucał się wniosek, iż sale te musiały znajdować się w podziemiach. Jeżeli organizacja Toda pod bunkrami na wale zachodnim umieszczała niemal podziemne wieżowce, to rozumowano, ci sami budowniczowie kwatery w Gierłoży z pewnością zaprojektowali kondygnację pod ziemią. Jeżeli tyle wysiłku włożono w stworzenie bezpiecznych pomieszczeń naziemnych, to dowodzono, na pewno wykorzystano możliwości zbudowania schronień bez porównania bezpieczniejszych, podziemnych. Podjęto więc poszukiwania owych podziemnych wieżowców. Tropili za nimi szperacze amatorzy, licząc zapewne na ukryte w nich skarby. Wysyłały całe ekipy, popularne dzienniki i tygodniki, emocjonujące swych czytelników tajemnicami kwatery. Angażowano też fachowo przygotowane grupy saperów. Podziemi specjalnie nie było budowane, tylko były kanały budowane takie, co przewody szły. W jednym bunkrze na wzgórzu był budowany jedna kondygnacja podziemna, a to tylko przewody takie, co szły, tam centralnego ogrzewania, tam jakieś łączności, coś takiego rodzaju, że na czworakach trzeba było leźć po tych kanałach. To nie było jakiejś głębokości 1,5 metra od powierzchni ziemi. A jednak generał Grossman, jeden z ostatnich użytkowników kwatery, stwierdza w swych wspomnieniach. Co ważniejsze urządzenia umieszczano, chroniąc je przed bombami, głęboko pod ziemią, niektóre o kilka pięter w dół. Piętra te były zaopatrzone w windy i inne specjalne zabezpieczenia. Pod ziemią żadnych tunelów nie było, tylko wykop i zaraz było uzbrojenia i potem nie był beton lany. Żadnych podziemnych loch, gdzie budowałem te bunkry, nie było żadnych. I właśnie wtedy, kiedy realizująca ten film ekipa telewizyjna przekonana już została przez byłych robotników budujących kwaterę, że podziemia w niej nie istnieją, dosłownie pół godziny przed ukończeniem zdjęć zachwiała się w tym przekonaniu, odkrywając tajemnicze podziemne korytarze prowadzące z bunkra Keitla oraz znajdującą się pod tym bunkrem olbrzymią salę. Jesteśmy w tej chwili przy bunkrze Hitlera. Bunkier posiadał ściany... Rokrocznie setki tysięcy turystów przebywających na pięknej ziemi Warmii i Mazur zwiedza rumowiska byłej głównej kwatery Hitlera w Gierłoży pod Kętrzynem. I to nie tylko gwoli emocjonowania się wszystkimi tymi wyimaginowanymi sensacjami. Chcą
Chcą na własne oczy zobaczyć miejsce, skąd wydawano rozkazy, które przyniosły tyle nieszczęść. Miejsce, w którym zaszył się człowiek odpowiedzialny za popełnienie tylu zbrodni. Miejsce, w którym dokonano na niego zamachu. Chcą zobaczyć to ponure świadectwo czasów pogardy.